Dzień dobry, Waldemar Śliwczyński, kolejny program z cyklu Mam pytanie. Dzisiaj naszym gościem jest Filip Biernat, dziennikarz Wiadomości Wrzesińskich. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Ale dzisiaj nie o tym, co robi na co dzień, będziemy rozmawiać, tylko o tym, że napisał książkę o historii tonsilu. Zgadza się. No i pierwsze pytanie, dlaczego? Jak to się stało, że podjął Pan temat historii tonsilu? No jest kilka powodów. No taki główny to jest to, że no w ostatnich latach historia tonsilu była nieco zapomniana. Wielu osobom było to nie na rękę, żeby przypominać historię tonsilu, która jest moim zdaniem bardzo ciekawa i bardzo związana z naszym miastem. Druga sprawa to taka sentyment. Moi rodzice, moja babcia, moja matka chrzestna, wszyscy pracowali w tonsilu. Dlatego takie zainteresowanie, taka próba zmierzenia się z tym tematem. No i tematyka generalnie PRL-u nie jest mi obca od dawna, od czasów studiów w zasadzie, bo też to myślę, to moja praca też magisterska o tym chociażby ten temat dotykała. A jaka jest baza źródłowa? Na czym oparł Pan tę książkę? No myślę, że główną zaletą tej książki są rozmowy, wypowiedzi, wywiady z tonsilowcami. Ale oczywiście to nie jest wszystko, to jest jakieś takie ciekawostkowe uzupełnienie tej całości. No główna baza no to archiwum państwowe w Poznaniu, no i Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu. Dosyć bogate źródła przez ten okres. No, powstały o tonsilu. Opublikował Pan wiele artykułów na temat historii tonsilu w Wiadomościach Wrzesińskich i czy one były pomocne w rozmowach z tonsilowcami? Chodzi mi o to, jak ci ludzie reagowali wtedy, gdy Pan do nich się odzywał i proponował udział w powstaniu książki na temat historii. No właściwie chciałem powiedzieć, że nasza gazeta jest tu jedynym takim kustoszem pamięci tonsilu od wielu, wielu lat. Piszemy o tym no od ćwierć wieku, tak? Ponad 27 lat. No i baza, którą mamy, no naprawdę przydała mi się w pracy nad książką. No, co do tonsilowców, no większość reakcji była entuzjastyczna, powiem szczerze. No wielu chciało się wypowiedzieć. Oczywiście nie wszyscy z jakichś tam swoich względów, ale no bardzo pomocni byli tutaj na przykład pan Jerzy Klabon, pan Grzegorz Konieczka, pan Waldemar Grześkowiak, pan Jan Koralewski. To osoby, które naprawdę mi pomogły w zdobywaniu różnych informacji, nie tylko swoich wypowiedzi, ale też różne materiały archiwalne, od zdjęć po dokumenty. A czy zachowała się kronika zakładu? Tak, zachowała się kronika z zakładu. Właściwie została ratowana, tak to zostało ujęte, osoba, która to uratowała tą kronikę, przekazała ją do Muzeum Regionalnego we Wrześni. Ona jest na stanie Muzeum Regionalnego we Wrześni. A do kiedy ona była prowadzona? Ona była prowadzona od 1945 roku do 1988. Tak dziwnie się kończy właśnie w tym dwa lata przed najważniejszymi zmianami w tonsilu. Także, no ale jest naprawdę skarbnicą wiedzy na temat zakładu w czasie PRL-u. Który okres istnienia zakładu najtrudniej było zrekonstruować? No wbrew pozorom ten najpóźniejszy, to wszystko po 90 roku. Tak myślałem. Tak, tak. No, jest trochę źródeł archiwalnych, pisanych, że tak powiem, no ale nieocenione to były Wiadomości Wrzesińskie, no, które dokładnie, aż moje zdziwienie, że tak dokładnie te sprawy tonsilowskie od 90 roku były opisywane, ten cały proces prywatyzacji, cały proces później problemów różnych organizacyjnych, finansowych, to było bardzo dokładnie opisywane przez moich kolegów i koleżanki, którzy tutaj wcześniej pracowali, pracują do dzisiaj. Z czego składa się książka? Bo oprócz ilustracji, o których już Pan wspomniał, oprócz tekstu, wyposażył Pan ją też w takie dodatki, takie wykazy. Co to jest? No to są takie wykazy. Dołączając do książki, myślałem o tym, żeby no, każdy mógł jakoś, w jakiś sposób odnaleźć swoich, nie wiem, ojców, dziadków,
ciotki, no siebie. Może siebie ewentualnie, no bo tam są różne wykazy, głównie są to wykazy pracowników w różnych układach. Na przykład mam pierwszą listę pracowników 1945, która została sporządzona przez dyrektora ówczesnego Zygmunta Bresińskiego. No jest cała pula nazwisk z lat 70., 80., tak zwanych zasłużonych tamsilowców. No i tam no są wymienione no, setki osób. No są też takie ciekawostkowe rzeczy, na przykład w latach 90. były prowadzone konkursy techniczne w zakładzie i tam najlepsi inżynierowie, najlepsi technicy otrzymywali nagrody pieniężne, były też ich nazwiska, dokonania opublikowane w takiej gazetce zakładowej Tonsil, która wychodziła właśnie w zakładzie. Czyli jak rozumiem, książka nie jest adresowana tylko do historyków, do specjalistów, ale do tak zwanych szerokich rzesz. No oczywiście, temat jest potraktowany bardzo szeroko, no bo różne aspekty się tutaj i gospodarcze, i polityczne, i społeczne, i regionalistyczne, no bo to, jak już wspomniałem wcześniej, Września była powiązana bardzo ściśle z Tonsilem, no właściwie można pokusić o stwierdzenie, że no Września była miasteczkiem takim przyzakładowym, tak? No Tonsil dał też życie innym zakładom, no powiedzmy sobie uczciwie, że Mikroma i Meramont to są po prostu dzieci Tonsilu, wydzielone zakłady z Tonsilu, które powstały nieco później. Tak samo Spółdzielnia Inwalidów Wiosna Ludów, więc to myślę jest bardzo ciekawa, pojemna sprawa. Myślę, że ciekawa pozycja. Może nie jest to typowa książka historyczna, jest to publicystyka historyczna. Nie jestem historykiem, jestem dziennikarzem, politologiem. Właściwie temat potraktowałem no, takim, myślę, że z zacięciem publicystycznym bardziej niż skupiając się tylko wyłącznie na suchych faktach, jakichś datach. Ważnym rozdziałem książki jest ten, w którym próbuje pan odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Tonsil upadł. Rekonstruuje pan kilka, czy kilkanaście odpowiedzi na to pytanie, kilka teorii. A takich teorii to ma właściwie każdy, który pracował w Tonsilu, każdy człowiek ma swoją teorię. Czy ma pan wrażenie, że odpowiedział pan na to pytanie? Myślę, że częściowo tak, tylko no, nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie i to jest główny problem. Jest tych odpowiedzi, jedni mówią, że 3, inni, że 20. No i no, właściwie też zależy, gdzie osoba dana pracowała. Jeżeli to jest jakiś prezes zarządu, czy też człowiek z Rady Nadzorczej, trochę inaczej widzi sprawę niż bo więcej wie niż szeregowy pracownik wiedział, niż szeregowy pracownik, że tak powiem, z taśmy, czy z innego zakątku zakładu. No, nie wiem, czy będziemy teraz zdradzać, jakie były przyczyny, może to... No, na pewno, tak jak pan powiedział, nie było jednej, więc... No, wbrew pozorom... Pamiętam, że mówiło się dużo o tym, że jednym z winowajców są na przykład związki zawodowe. Nie wiem, czy pan też tak uważa? No właśnie, to jest bardzo sprawa złożona, skomplikowana. Ja wcale tak nie uważam, bo tak naprawdę to związki zawodowe spowodowały, że Tonsil wszedł na... Można powiedzieć, że związki zawodowe, dokładniej Solidarność, uratowały ten Tonsil w roku 90-91, kiedy już były problemy, już chwiał się, także znalazły się osoby, które wykorzystały swoje kontakty jakieś polityczne i które pomogły w pewnym sensie Tonsilowi wtedy. Oczywiście pan redaktor zmierza do tego, że późniejsza rola związku, kiedy to no, zakład już jako sprywatyzowany zaczął działać. Ja nie twierdzę, że należy związki zawodowe, Solidarność zwłaszcza, winić za upadek Tonsilu. Ja tylko mówię o tym, że o tym wielu tak mówiło. Mówiło się na mieście o tym, że zresztą to też kiedy pisaliśmy o Tonsilu, to w komentarzach na portalu się często pojawiało.
i wielu ludzi obwiniało Solidarność o to, że no, przyczyniła się do upadku Tensilu. Ja absolutnie tak nie twierdzę. No ja oczywiście z tą tezą się nie zgadzam. Mówiąc otwarcie, sprawa jest bardziej skomplikowana. Myślę, że to zawiódł bardziej nadzór właścicielski, czyli poszczególni ministrowie najpierw przekształceń własnościowych, później Ministerstwo Skarbu blokowało nadzoru nad firmą, która była troszeczkę państwowa, troszeczkę prywatna. I tutaj pewne rzeczy się rozjeżdżały co do decyzyjności, co do przyszłości zakładu, co do no, załogi, co ma być z tym zakładem, no bo to widać to teraz też, że państwo ma ze swoimi firmami problemy, jest jakaś pula firm no, strategicznych, powiedzmy KGHM, kopalnie, PKP, które zawsze będą państwowe. Z mniejszymi firmami nasze państwo miało bardzo duży problem, bo były one bardzo słabe i nie wiedziały tak naprawdę, co z nim zrobić. I to myślę, że bardzo dobrze widać na przykładzie Tensilu, że no, politycy tutaj dużo, rzecz ujmując, skopali. Mm-hmm. A nowy Tensil, bo przecież istnieje Tensil. Czy można powiedzieć, że dzisiejszy Tensil to kontynuator tamtego? Tak, myślę, że firma sama odwołuje się do tradycji tensilowskiej. No, też proponuje produkty znane pod tą marką, czyli na przykład Altusy, bardzo, jak się okazuje, no, nadal bardzo popularne zestawy głośnikowe w Polsce, nie tylko. Także mm-hmm. myślę, że to jest... Czyli życzymy nam nowemu Tensilowi. Oczywiście, no to jest... Jestem bardzo z tego zadowolony, że marka trafiła we właściwe ręce i to idzie w bardzo dobrym kierunku. Mm-hmm. Na jakim etapie są prace nad książką? No książka jest tak zwanej postprodukcji, czyli trwają prace redakcyjne związane z doborem zdjęć, korektami. Ostatnie, no spływają do mnie ostatnie też recenzje, no bo to... No nie jest jakieś dzieło skończone, nigdy nie uważałem, że... Kiedy się ukaże? Ukaże się 1 maja, czyli w rocznicę, dokładnie 72. rocznicę powstania Tensilu. No właśnie, jeszcze uzupełnię tylko krótko, że wydawcą tej książki są Wiadomości Wrzesińskie, czyli wydawnictwo Kropka. I chcemy ogłosić subskrypcję, aby ludzie, wszyscy, którzy chcą kupić tę książkę, mieli taką możliwość. Lista subskrybentów też dla potomności zostanie uwieczniona w tej książce. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Filip Biernat.